Witam Państwa z terenu budowy bloku energetycznego w Krośnie i zapraszam na krótki raport z przebiegu prac. Prace wykonawcze są już mocno zaawansowane, a na budowę zostały dostarczone kolejne istotne elementy procesu technologicznego, czyli kocioł odzyskniczowy oraz turbina parowa. Kocioł odzyskniczowy to urządzenie, które służyć będzie do odzyskiwania ciepła ze spalanego paliwa i podgrzewania wody aż do osiągnięcia temperatury pary 380 stopni Celsjusza. W docelowym miejscu umieszczona jest też turbina parowa, która z kolei będzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej. Zakończył się też montaż istotnego elementu kotła parowego, tak zwanego parownika. Jego montaż był dość dużym wyzwaniem logistycznym, ponieważ jego waga to jest ponad 20 ton, a długość to kilkanaście metrów. Na budowę dostarczone zostały już wszystkie główne elementy procesu technologicznego, a zaawansowanie prac oszacować można na około 40%.